Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w trzeciej części mojego vloga Podróże z chórem oczami dyrygenta. I dziś wspomnieniami wrócimy do wiecznego miasta Rzymu. Do Rzymu wyjeżdżaliśmy w 2016 roku. Był to festiwal. Ja generalnie jestem zwolenniczką festiwali, powiem Wam szczerze, bo jest to takie fajne święto muzyki, po prostu. Nie ma jakiegoś takiego wyścigu szczurów, kto jest lepszy, kto gorszy. Oczywiście, że i tak gdzieś tam zawsze zdarza się jakiś faworyt na festiwalu, który podoba się bardziej niż inni, ale nie ma właśnie takiego wyścigu do zwycięstwa. Więc jeśli faktycznie mam wybór, to wolę festiwal. Nasz wyjazd rozpoczął się dość nerwowo, bo około godziny drogi od Lublina jedna z chórzystek uświadomiła sobie, że zapomniała zabrać strój chóralny. No i to była trudna decyzja dla nas, bo oznaczało to, że albo będziemy mieć w plecy no, sporą część czasu jednak, a przed nami przecież jeszcze wiele godzin. No albo dziewczyna nie wystąpi, bo oczywiście bez stroju chóralnego nie było takiej opcji, żeby wystąpiła. No oczywiście podjęliśmy decyzję, że zaczekamy, tata dowiózł strój, no i ruszyliśmy dalej w drogę. Mniej więcej po dwóch, może trzech godzinach, odkąd ruszyliśmy, już pojawił się pierwszy pomysł, żeby może obejrzeć jakiś film. No więc oczywiście nie ma problemu, przecież zgłaszaliśmy to wcześniej, że będziemy chcieć korzystać z DVD. Pan kierowca zapewniał mnie, że będzie taka możliwość. No ale okazało się, że niestety nie działa DVD. Nie działa DVD, również nie działało radio. No tak troszkę nas to poirytowało. No ale pan uznał, że na najbliższym jakimś tam postoju postara się coś z tym zrobić, żeby wszystko już działało tak jak należy. I faktycznie tam ujechaliśmy znowu kawałek i zatrzymaliśmy się na parkingu. Pan wyjął tą taką kieszeń DVD z takiej kieszeni, zaczął coś tam przy kabelkach kombinować, nagle poszedł dym z kabelków. I okazało się, że instalacja właśnie, która była odpowiedzialna za DVD, za radio, za ładowarkę do telefonu, do nawigacji, za światło w toalecie, że to po prostu jednym pstryknięciem zostało uszkodzone. No, dla nas to była niezbyt dobra wiadomość, no ale uznaliśmy, no dobra, trudno, damy radę. Mamy inne swoje metody na to, żeby podróż autokarowa nie była jakaś bardzo uciążliwa. Dobra, nie było problemu. Przyjechaliśmy do naszego hotelu późnym, bardzo późnym wieczorem i nagle okazało się, że pan kierowca o jeszcze jednej rzeczy zapomniał. Nie tylko o tym zapomniał, informując mnie o sprawności autokaru, że DVD miał nieczynne, ale również zapomniał o tym, że nie ma na drugi dzień pozwolenia na wjazd do jakiejś tam strefy w Rzymie, bo mieliśmy mieć występ w Panteonie. Nie ukrywam, że ten występ był dla nas bardzo, bardzo ważny. Zaśpiewać w Panteonie to jest niebywały zaszczyt. Jest to miejsce, w którym no nie każdy może wystąpić. Nieprawdopodobna akustyka jest tego miejsca. I nie ukrywam, że to był taki gwóźdź programu w ogóle, ten występ w Panteonie. No troszkę ciśnionko się podniosło w kadrze, kiedy dowiedzieliśmy się, że tego zezwolenia nie ma i zaczęły się podróże po różnych punktach, gdzie można było takie zezwolenie dostać. Okazało się, że wcale nie jest to takie proste. Część z tych punktów była po prostu nieczynna, część tych punktów nie było, części tych punktów tam, gdzie być powinny. No ostatecznie, dobra, na następny dzień okazało się, że to zezwolenie jest. Świetnie, wstaliśmy sobie rano, zjedliśmy śniadanko, hotel był fantastyczny, piękne pokoje w ogóle takie troszkę jakby w stylu barokowym, no super, naprawdę. I mieliśmy na konkretną godzinę, z tego co pamiętam, chyba na 11 być w Panteonie. Ubraliśmy się już od razu w stroje churalne i ruszyliśmy do centrum, do Panteonu. Po pewnym czasie
zorientowaliśmy się, że pan kierowca nie ma pojęcia, gdzie ten Panteon się znajduje, to znaczy jak do niego dojechać. Zorientowaliśmy się, że po raz trzeci wjeżdżamy w tę samą uliczkę i że coś tu nie gra, a czas leci. Zapytałam pana kierowcę, czy zna Rzym i czy umie poradzić sobie z tym problemem i dowiedziałam się, że raz był w Rzymie. No a nawigacja, którą on miał, nie działała, bo nie mógł jej uruchomić. W związku z czym, kiedy zapytałam, dlaczego po raz trzeci wjeżdżamy w to samo miejsce, to usłyszałam, że my jeździmy za tym autokarem z Polski, który tam widać przed nami, bo oni też na pewno jadą do Panteonu. No i tutaj już w tym momencie żarty się skończyły. Ja szczerze powiem, że nawet wyparłam, jaka firma wtedy z nami współpracowała, jeśli chodzi o transport. Wiem tylko, że kosztowało nas naprawdę mnóstwo nerwów to wszystko, bo na włosku tak naprawdę zaczął wisieć nasz występ. Było już naprawdę parę minut przed 11, a my nadal nie wiedzieliśmy, jak dojechać do Panteonu. No ostatecznie gdzieś tam pan nas wysadził, spory kawałek drogi od Panteonu, musieliśmy do tego Panteonu dojść pieszo, właściwie dobiec pieszo. Oczywiście w międzyczasie skontaktowałam się z organizatorami, prosząc ich o to, żeby nas przerzucili na samą końcówkę tego koncertu, bo mamy problem z dojazdem. I tak się stało, organizatorzy przenieśli nas na sam koniec, więc wpadliśmy po prostu zdyszani do tego Panteonu. Na szczęście mieliśmy jeszcze kilka minut, żeby złapać oddech i zaśpiewać. Sam występ na pewno pozostanie w naszej pamięci do końca życia i to, co czuło się, kiedy nagle usłyszało się swoje głosy w zupełnie innej odsłonie, takiej, jakiej nigdy nie słyszeliśmy wcześniej i śmiem twierdzić, że chyba nie usłyszymy już nigdy. Panteon jednak, jeśli chodzi o akustykę, rządzi się swoimi prawami. Kiedy wyszliśmy z Panteonu, chcieliśmy zaśpiewać sobie przy takim pomniku. Ja zaczęłam ustawiać chórzystów. Natychmiast pojawili się karabinieri, którzy nie wyrazili na to zgody. Nie mieliśmy specjalnego pozwolenia na to, żeby wystąpić na ulicy. Chcieliśmy tak po prostu sobie pośpiewać dla siebie, dla ludzi, którzy byli tam obok. No ale bardzo szybciutko zostaliśmy, że tak powiem, rozproszeni i nie było takiej możliwości. Pamiętam, że wtedy też była bardzo fajna sytuacja, kiedy jeden z rodziców wraz z małżonką przylecieli na nasz koncert do Panteonu i zaprosili cały chór na czekoladę i na kawę. Kto chciał, to czekoladę gorącą, więc oczywiście zdecydowana większość chórzystów zdecydowała się na gorącą czekoladę, a kadra, czy niektórzy starsi chórzyści, na kawę. Powiem szczerze, że ja nie wiem, czy to dlatego, że to było właśnie takie specyficzne miejsce obok Panteonu, ale naprawdę smak zarówno tej kawy, jak i czekolady był niepowtarzalny. Jeśli chodzi o zwiedzanie Rzymu, to tutaj chciałabym podkreślić coś, co już mówiłam w przypadku Jesolo i Wenecji, że ogromną rolę odgrywa przewodnik. My trafiliśmy na fantastyczną panią, która miała na imię Judytka i która w cudowny sposób opowiadała nam o Rzymie i w Koloseum naprawdę przepiękne różne historie, takie, których wcześniej nigdzie nie spotkałam, ani w źródłach historycznych, ani gdzieś w opowieściach takich ustnych, bo byłam już wcześniej w Rzymie. Więc pani Judytka potrafiła zaciekawić naprawdę całą grupę. I po zwiedzaniu byliśmy umówieni z panem kierowcą, że miał nas odebrać tam z konkretnego miejsca. A okazało się, że pan kierowca nie dotarł na to konkretne miejsce. Czekał na nas w zupełnie innym miejscu, około półtorej godziny drogi pieszo. Musieliśmy znowu pokonać, żeby dotrzeć do tamtego parkingu, gdyż nie był w stanie dojechać na parking, który wskazała pani Judytka. A byliśmy już troszkę zmęczeni, szczerze mówiąc, tym spacerowaniem po Rzymie. No ale dobra, mniejsza z tym. No i oczywiście zwiedzanie zawierało w sobie również wejście do bazyliki. Tutaj oczywiście okazało się, że część dziewcząt nie wejdzie do bazyliki, ponieważ mają odkryte kolana. No ale nie ma tak, żeby sobie z tym nie poradzić. Pozawiązywały jakieś tam kurtki, bluzy wokół bioder na tyle, żeby te kolana zakryć i żeby do bazyliki wejść.
Bazylika Świętego Piotra to jest niebywałe miejsce. Miałam przyjemność już być tam kilka razy i powiem szczerze, że nawet jeśli oglądam jakieś dzieło sztuki, czy jakąś mozaikę, czy jakąś rzeźbę po raz kolejny, to zawsze odkrywam coś nowego, coś, co wcześniej mi umknęło. I naprawdę jest to coś, czego nie da się zapomnieć i akurat Bazylikę Świętego Piotra polecam każdemu, żeby ją zwiedzić, zobaczyć i zapamiętać. Kiedy skończyliśmy zwiedzanie, zjedliśmy sobie tam w hotelu obiadek i tak dalej, chórzyści rzucili propozycję, że może jeszcze wieczorem doszlibyśmy na taki spacer po Rzymie, właśnie pod kątem obejrzenia różnych architektonicznych, pięknych miejsc, oświetlonych w specyficzny sposób, oczywiście różnymi kolorami lamp. Zadzwoniłam do pani Judytki, zapytałam, czy byłaby taka możliwość i wyobraźcie sobie, kochani, że pani Judytka, nic nie biorąc od nas za ten spacer, ani jednego euro, oprowadziła nas wieczorem właśnie po Rzymie. Oczywiście jednym z pierwszych punktów, które musieliśmy zobaczyć, to była Fontanna di Trevi, gdzie ta gra świateł, wody, coś fantastycznego. Tam też zresztą przy tej fontannie była śmieszna sytuacja, bo podeszli do nas Polacy, którzy takim bardzo łamanym językiem polskim zapytali, skąd jesteśmy i tak dalej. Powiedzieliśmy wtedy, że jesteśmy chórem z Polski, no i namówili nas, żebyśmy dla nich coś zaśpiewali i faktycznie daliśmy się namówić. Wystąpiliśmy dla nich po cichu, co prawda, na ulicy, żeby nas już nikt nie przeganiał stamtąd, ale zaśpiewaliśmy dla nich jakąś polską kompozycję i byli zachwyceni. I w ogóle łzy w oczach, szczęście i tak dalej, więc to było bardzo, bardzo fajne. I moi kochani, jeśli chodzi o Rzym, to oczywiście tam mieliśmy jeszcze główny koncert, na którym, bo Panteon był krótkim koncertem, natomiast taki prawie półgodzinny koncert dawaliśmy w jeszcze jednym miejscu. Oczywiście tam mieliśmy również przyjemność wystąpienia w takiej bardzo fajnej, festiwalowej atmosferze, gdzie można było później porozmawiać z innymi chórzystami czy dyrygentami, jak to zwykle przy festiwalach bywa. I chyba tyle, jeśli chodzi o Rzym. Na pewno miejsce godne polecenia, cudowne, fantastyczne. Jeśli chodzi o problemy z autokarem, no ja wiem, że można by było powiedzieć, tak bywa, ale proszę mi wierzyć, że w momencie, kiedy na szali jest występ w Panteonie, to jest to trudne, żeby tak sobie powiedzieć, no dobra, jak pan nie wie, jak jechać, to trudno. Nie, to już w tym momencie uważam, że powinno to być doprowadzone do perfekcji po prostu, żeby na konkretną godzinę być na miejscu, ewentualnie wyjechać tyle wcześniej, żeby mieć naprawdę duży zapas czasu na błądzenie po Rzymie. A na temat tego wyjazdu byłoby już to wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, czego sobie i Wam bardzo gorąco życzę. Do zobaczenia.